Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Coś mi się tutaj wyskakują różne powiadomienia dziwne, ale zakładam, że to wszystko jednak działa. Taką mam nadzieję przynajmniej. Że to wszystko zadziała. Dajcie znać, napiszcie proszę, czy. Chciałbym jakieś, mam tu dziwne powiadomienia, których nie wiem. Witam w dzisiejszej kawie z fundraiserem, gdzie ja dzisiaj, Szczepan Kasiński, ponieważ Ania dzisiaj nie może poprowadzić spotkania, to ja będę starał się godnie ją zastąpić. Dobra, chyba działa. Czy mnie, moi drodzy, widać w dobrej jakości, czy jest ok? Bo coś mi tu cały czas wyskakuje, że jakieś mam opóźnienia, ale. Rzeszowie działa, dobra. To jak na Podkarpaciu działa, to znaczy, że jest dobrze. Maciej Jacewicz, Fundacja Przyszłość dla Dzieci, pozdrawia, również pozdrawiam. Asia Schmidt, bezcennie. Asiu, właśnie dzisiaj robiłem sobie kawę z myślą o was. Wróć, jaką kawę? Jeszcze kawę nie piję dzisiaj. I Kubek z Fundacji Bezcenni, moi drodzy, darmowa reklama, wcale się nie umawialiśmy, ale gdy wybierałem kubek, który miałem sobie dzisiaj wybrać do picia, to właśnie z Fundacji Bezcenni, gdzie główne logo, bo każde życie jest bezcenne, który dostałem kubek od fundacji. Pomyślałem, że jak będziecie na tym, to będzie wam strasznie miło, bo mi jest strasznie miło, że mogę w tym kubku pić. Dobrze. Poznań działa, czyli Maciej pozdrawia. A pytanie Mikołaju, bardzo dziękuję. Moi drodzy, co w kubeczku dzisiaj? Tak, wiedziałem, że muszę to pytanie zadać, to znaczy zapomniałem. Na szczęście Mikołaj przypomniał. Wybaczcie, jestem lekko rozkojarzony, bo mi Facebook przed chwilą odmówił posłuszeństwa i stwierdził, że nie będzie działać i że jakieś dziwne kody muszę mu podawać. Więc tak, dzisiaj będzie tak właśnie, co tam dzisiaj? Aha, jak rekrutować wolontariuszy, jak poszukiwać wolontariuszy i jak z tymi wolontariuszami, moi drodzy, mamy sobie poradzić, bo wolontariusze są cudownym zasobem, który wspiera naszą organizację, ale problem jest taki, że no właśnie, cała masa problemów z wolontariuszami jest. Jeżeli macie, moi drodzy, już jakieś problemy z wolontariuszami, doświadczenia, podzielcie się proszę tym w komentarzach, bo trochę mam różnych dobrych doświadczeń. O, moi drodzy, nawet na Instagramie dołączył do nas Tomek Kołast, jeden z szefów zrzutka.pl. Strasznie miło Tomku cię widzieć w tym układzie. No, to tak, dzisiaj będzie o wolontariuszach, o tym, jak ich rekrutować w dobry sposób. I jak o nich zadbać? Takie trochę rzeczy z praktyki. Dlaczego? Szkoliłem w zeszły weekend, właściwie od czwartku do niedzieli, szkoliłem zespół Oratorium Salezjańskiego w Żyrardowie. Nie zdążyłem się jeszcze w internetach pochwalić, ale opiszę wam długą historię. W skrócie 10 milionów do zebrania na budowę, czyli klasyczny temat budowlany. I tam było bardzo dużo wolontariuszy. Jakby we wszystkich takich miejscach, gdzie jest dużo wolontariuszy, którzy chcą pomóc akcji zbiórkowej, do końca nie wiedzą, o co chodzi, jest zawsze taka pewna forma niepewności. Bo ktoś mnie siłą, prośbą, groźbą czy podstępem wciągnął na szkolenie i potem czego on ode mnie będzie wymagał, co się będzie działo, dlaczego to jest takie właśnie zobowiązujące, że przychodzę na szkolenie, z drugiej strony jestem wolontariuszem, więc nie wymagajcie ode mnie za dużo. I w każdym takim miejscu jest. I wypracowałem kilka dobrych doświadczeń, żeby się z wami podzielić w tym temacie, czyli w temacie pozyskiwania i rekrutowania wolontariuszy, żeby to miało sens. Nie twierdzę, że mam monopol na prawdę, bo akurat temat wolontariatu to jest temat, z którym się stykam, ale nie byłem nigdy koordynatorem do spraw wolontariatu nigdzie, więc bardziej przemyślenia, które gdzieś mi się tu pojawiają. Ale odpowiedź Mikołaja, co ma w kubeczku? Latte macchiato przygotowana na naszym no, super nowym hospicyjnym ekspresie, na które środki zebrała koleżanka Kasia. A Kasia zrobiła pierwszą zbiórkę, starczyło na ekspres, mikrofalówkę i miesiąc opieki nad jednym podopiecznym. No.
To tak, bo ja Mikołaj mi to mówił w zeszłym tygodniu, już rozumiem, Mikołaju, że zdjęta ze mnie ta klauzula, embargo komunikacyjne. Koleżanka Mikołaja zrobiła pierwszą zbiórkę, zebrała dużo pieniędzy i ma nowy ekspres i chyba dam się zaprosić do Warszawy na tę dobrą kawę, bo to jak Mikołaj tak reklamuje. Dobrze, moi drodzy. To co, startujemy? Lecimy na Szczecin i tym podobne rzeczy. Dobra, lecimy, a potem i w międzyczasie jeszcze kilka rzeczy, kilka ogłoszeń i w ogóle fajnych rzeczy, które się dzieją. Pierwsza rzecz. Jeżeli nasza organizacja potrzebuje ludzi, a nasza organizacja z definicji zawsze potrzebuje ludzi, bo im więcej ludzi, tym więcej rzeczy można dla nich wymyślić i w drugą stronę to trochę samonapędzająca się machina, ale kluczem, moi drodzy, to jeżeli zdecydujemy się, że potrzebujemy człowieka, potrzebujemy wolontariusza, który coś nam zrobi, to bo nie wyrabiamy, pierwszą podstawową rzeczą jest to, i błagam was o to, przemyślcie to, czy wy naprawdę potrzebujecie tego człowieka. Dlaczego? To znaczy, to jest złe pytanie. Dobra, podałem złe pytanie, ale zaraz wejdziemy w szczegóły. Wy czujecie, że potrzebujecie tego człowieka, mówicie do siebie, że potrzebujecie tego człowieka, to gdzieś wewnątrz was. To tak krąży, ale do końca, co ten człowiek miałby robić, no do końca nie wiemy. Wiemy, że się nie wyrabiamy, przydałby się człowiek. Pierwsza podstawowa rzecz, spiszcie, co, jakie obszary, jakie działania chcecie zdelegować temu człowiekowi, wolontariuszowi, który miałby was wesprzeć. Czyli krok po kroku opiszcie listę potrzeb. Z jedną z organizacji, która tu jest dzisiaj z nami na live i może tyle powiem, najwyżej się sami przyznają, mieliśmy taki problem, pojawiło się hasło: Szczepan, potrzebujemy nowego pracownika, bo się nie wyrabiamy. No dobra, no to jak usiadłem z zespołem, spisaliśmy listę rzeczy i finalnie okazało się, że wcale nie trzeba zatrudniać nowego człowieka na cały etat. Jeżeli zatrudnię, to w ogóle na pół, czy nawet mniej, bo ilość zadań, które zespół spisał, pracowicie wypisał, była taka, że nie byłby to cały etat, więc taka wizja olbrzymia. Co więcej, większość z tych rzeczy też była taka, że można to było zdelegować wolontariuszom, których organizacja ma w swoim zasobie. Więc czasami zdarza się tak, że my trochę przesadzamy, myśląc, że potrzebujemy jakiegoś człowieka, albo jak to, co Mikołaj podpowiada, że nie potrzebuje człowieka, tylko rozwiązać problem. Jasne, Mikołaju, też tak można, ale jeżeli potrzebujemy poprzenosić paczki, żeby nie zalegały korytarzu, tak, to jest to problem, ale i tak potrzebujemy człowieka, który te paczki fizycznie przeniesie mimo wszystko, ale rozumiem to podejście i się z tobą zgadzam, że rozwiązujemy problem, a nie szukamy człowieka. Czyli tak, pierwsza rzecz, określamy swoje potrzeby i obowiązki, moi drodzy. Czyli co temu człowiekowi, po pierwsze, czego my potrzebujemy, a po drugie, spisujemy, co my chcemy temu człowiekowi zdelegować. Po drugie, no dobra, powiem coś niepopularnego. To nie jest tak, że wolontariusze do nas przychodzą, bo nie mają co ze sobą zrobić w życiu i my im dajemy cokolwiek. Jeżeli chcemy to robić serio i porządnie, uwaga, to nie chodzi o wolontariat akcyjny, gdzie wystarczy żywą tkankę ludzką ustawić w jakimś miejscu z puszką i powiedzieć, żeby się uśmiechała i damy radę. Okej, przy takich masowych spędach działań się da i to jest działanie jednorazowe. Ale jeżeli potrzebujemy wolontariusza, który jest wolontariuszem takim, będzie z nami dłużej, długoterminowym w tym rozumieniu, to tego wolontariusza weźmy, zrekrutujmy. Uwaga, tak jak do pracy. Czyli napiszmy ogłoszenie rekrutacyjne do pracy wolontariackiej, z zaznaczeniem nie będziemy za to płacić, ale napiszmy. Napiszmy zakres obowiązków, napiszmy, czego ten wolontariusz się od nas nauczy. Uwaga, wolontariat jest pewną formą zdobywania doświadczenia, więc jeżeli wolontariusz u was czegoś się nauczy, no to on może pójść dalej, szczególnie chodzi o młodych wchodzących na rynek pracy. Więc czego się u was nauczy? Na przykład ja, będąc wolontariuszem w różnych organizacjach,
Uwaga, 12 lat temu, więc jakby świat trochę inaczej wyglądał. Uczyłem się składać i wysyłać newslettery. Uczyłem się składać i montować film, nagrywać w ogóle film. Dzięki czemu miałem pewne kompetencje i dzięki temu, że miałem kompetencje nagrywania filmów, co prawda teraz się ich wstydzę, ale wtedy byłem z nich dumny, zostałem w Wiośnie zatrudniony, bo byłem jak inni, a jedną unikalną wyróżniającą mnie kompetencją było to, że potrafiłem składać filmy, o czym moja rekruterka mi przypomniała, bo kiedy przyszedł główny rekruter, ksiądz Stryżek, to o tym zapomniałem i zadał trudne pytanie, dlaczego mamy pana zatrudnić, a nie kogokolwiek innego. Więc tu delikatnie moja ówczesna rekruterka, późniejsza szefa, obecna przyjaciółka Emilka, podpowiedziała, bo pan Szczepan też potrafi filmy składać. A. Nikogo nie było wtedy w zespole Wiosny, więc takie mikrofilmy zrobiłem. Do dziś się ich wstydzę, w sensie pod kątem jakości, ale z drugiej strony wtedy mój super hiper aparat nagrywający filmy, to teraz to taki telefon przeciętny albo niskiej klasy. Dobra, więc tak, spisujemy dla naszego wolontariusza zakres obowiązków po ogłoszeniu rekrutacyjnych, spisujemy też, co my mu damy, jaką mamy wartość. Nie chcę używać słowa benefity, bo tu od razu wszyscy pomyślą o karnecie na siłowni i prywatnym ubezpieczeniu medycznym. Nie do końca o to mi chodzi. Chodzi mi o to, co on zyska, pracując u nas, oprócz satysfakcji i ciężkiej pracy. Czego się przy okazji nauczy, z kim będzie pracował. Więc kluczem w tym całym procesie wolontariackim rekrutowania wolontariuszy jest przeprowadzenie rekrutacji i czasami trzeba powiedzieć ludziom nie. Nie widzimy wspólnej przestrzeni. Nie jest tak, że przyjmujemy na wolontariat wszystkich ludzi, którzy po prostu wyrażą taką chęć, tylko my chcemy pracować z ludźmi zdeterminowanymi, którzy nie znikną nam na przykład po 2 tygodniach, bo się rozmyślili. O, to jest częsty przypadek w organizacjach zajmujących się zwierzętami. Tak, zwierzętami. Bo wiecie, każdy, uwaga, znowu będzie stereotyp, ale chcę wam pewien obraz narysować. Przeciętna nastolatka lubi zwierzęta. I jeżeli myśli sobie o wolontariacie, to myśli, będę chodzić do schroniska i będę głaskać pieski i kotki, bo one tego potrzebują. Super. I takie nastolatki są, przychodzą. Niestety rotacja na poziomie nastolatek w schroniskach i organizacjach prozwierzęcych jest na poziomie 95%, bo po 2-3 spotkaniach mogą już nie przyjść, albo bardzo często nie przychodzą. Dlaczego? Bo wolontariat w organizacjach zwierzęcych polega nie tylko na głaskaniu piesków i kotków i o, jak ładnie słodziaki wyglądają, ale także na tym, że trzeba wyrzucić oczyścić kuwetę, wyrzucić całą tą podściółkę w różnych miejscach i nie tego się spodziewaliśmy. O, takie jest hasło i nagle ktoś nam znika. Więc w zakresie obowiązków, jeżeli macie obowiązki trudne, wymagające, także trzeba to po prostu spisać i powiedzieć, że ta praca jest trudna, męcząca, wymagająca. No i co ma się satysfakcji, ale ma też swoje trudniejsze momenty. Są tacy ludzie, którzy się fascynują wyrzucaniem kuwet. Super, ale większość ludzi traktuje to jako tą trudniejszą stronę wolontariatu, żeby głaskać te kotki. Mikołaj pisze, że żona przechodziła taki proces rekrutacyjny w maju w fundacji Nagle Sami. Dobra ścieżka, jeżeli oczekiwania wobec wolontariuszy są wysokie. Racja, tak. Bo ja cały czas jestem na tym etapie wolontariusz, któremu damy odpowiedzialność i który razem z nami będzie zmieniać świat, a nie tylko zapchaj dziura, bo nam się... bo taką mamy wizję. Więc tak, obowiązki, potrzeby, rekrutacja, pokazanie wartości, czyli co dostaniesz dzięki pracy z nami. Kolejna rzecz, moi drodzy, co trzeba zrobić, to po tej rekrutacji zadbać o wprowadzenie. To nie jest tak, że przychodzi sierotka wolontariusz do swojej pierwszej pracy wolontariackiej i nikt nie wie, co z nim trzeba zrobić, bo ktoś się spóźnił i tak dalej. Mój pierwszy dzień jako wolontariusza, w ogóle pierwszy taki zawodowy dzień w pracy w Instytucie Tercio Milenio, przyszedłem na umówioną godzinę, to był bodajże 2 stycznia w 2019 roku, w 2009, jakim 2019.
Przychodzę do biura, straszny śnieg i nie ma człowieka, który miał mi wprowadzać. Nikt nic nie wie. Dziewczyna zajmująca się sekretariatem kazała mi usiąść po prostu przy wejściu, bo zwłaszcza, że lało mi się strasznie z butów ten śnieg, więc żebym parkietów nie zabrudził. I tak sobie siedziałem pół godzinki zastanawiając się, czy już podziękować i wyjść, czy jednak poczekać na kogoś, kto się mną zaopiekuje. To ten było fajnie, jasne, ale coś po prostu się rozsypało, komunikacja czy cokolwiek i nikt nie wiedział, co ze mną zrobić, a ponieważ wolontariusze z samej definicji są jeszcze życiowo generalizuję. Wtedy byłem na trzecim roku studiów, młody wiek i tym podobne małe doświadczenie zawodowe, a właściwie jego brak. Więc na przykład mnie do ekspresu kawowego, a propos Mikołaju ekspresu, dopuścili do robienia sobie samodzielnie kawy po miesiącu. Wcześniej robiono mi kawę, żeby przypadkiem tego ekspresu nie zepsuł, więc no, jest pewien proces, przepraszam, ja tu wszedłem teraz, moi drodzy, w proces anegdotyczny, kombatanckie wspomnienie i tym podobne, ale chodzi o to, żeby zadbać o wprowadzenie tego człowieka, który do nas przychodzi jako wolontariusz, zadbać w rozumieniu takim, kiedy do nas przychodzi pierwszego dnia, oprowadzamy go po biurze, mówimy, kto się czym zajmuje, zmniejszamy poziom ryzyka, przedstawiamy mu jego zakres obowiązków, co on ma robić, kogo ma się pytać, jeżeli ma wątpliwości, kogo się ma pytać, jeżeli tej pierwszej osoby nie ma. I poprowadźmy tego człowieka tak jak nowego pracownika. Mikołaj pisze, że ma wolontariuszy z grupy 60+, że to bardzo ogarnięta grupa. Tak, Mikołaju, masz totalną rację. Ja mam małe doświadczenie z wolontariuszami 60+, bo oni jednak mają doświadczenie zawodowe, mają pracowali gdzieś, wiedzą jak się pracuje, niezależnie od tego, czy się za to płaci, czy się za to nie płaci. Tu bardziej skłaniam się ku młodzieży i studentom, którzy nie mają takich doświadczeń i trzeba ich krok po kroku poprowadzić. Zresztą zróbmy standardem, procesem, procedurą, że takiego wolontariusza poświęcamy mu pół godziny, godzinę czasu i on wie wszystko, co ma robić, potem dopiero wysyłamy go do tej pracy na rzecz zmienia świata razem z nami. Więc traktujmy tego człowieka jako członka zespołu. Doceniajmy go. Moi drodzy, my w ogóle w Polsce mamy taką tendencję, że nie doceniamy ludzi. Nie mówimy im dobrych rzeczy, że dobrze pracę wykonują, bo mamy takie, uwaga, znowu generalizuję, ale nastawienie, jak zrobił dobrą pracę, to ja co mu będę mówił, że zrobił dobrze, przecież wszyscy wiedzą, że zrobił dobrze. A ten człowiek potrzebuje powiedzenia, że zrobił dobrze. Szczególnie jeżeli to jest wolontariusz i wolontariusz, któremu się za to nie płaci. Więc musimy go wspierać poza płacowymi systemami wynagradzania, czyli uwagą, docenieniem, zaangażowaniem, powiedzeniem, jesteś dobrym człowiekiem, zaproszeniem na grilla czy cokolwiek innego, ale kluczem jest docenianie pracy, którą ktoś zrobił, nawet jeśli zrobił to z błędem, ale niech to po prostu zrobił. Co więcej, moi drodzy, czas. Wolontariusz przychodzi tam na jakiś czas i powinniśmy szanować to, że on nam ofiarowuje pewną konkretną ilość czasu i nie żądać od niego więcej. Dlatego w tych wszystkich warsztatach, gdzie potem ludzie mają robić olbrzymią kampanię fundraisingową i to po warsztatach mają takie przekonanie, człowiek, i co my to zrobimy i ile to pracy potrzeba. Ja mam taki zwyczaj studzenia emocji, ponieważ kampania zbiórkowa trwa kilkanaście miesięcy, nawet kilka lat, to proszę o jedną rzecz wolontariuszy, oprócz tego, żeby solidnie pracowali, żeby zadeklarowali, ile godzin w skali miesiąca, ile godzin w skali tygodnia, zejdźmy na poziom niżej, są w stanie przeznaczyć na działania wolontaryjne. I zapisujemy to w umowie wolontariackiej, bo wolontariusz to nie jest niewolnik, którego wykorzystujemy ze względu na ideę, którą się do nas przywiązuje, tylko wolontariusz to jest człowiek, który chce ofiarować swój czas, umiejętności, doświadczenie w konkretnej przestrzeni czasowej. Czyli jeżeli ktoś deklaruje, że w skali tygodnia ma 4 godziny, to super. Jeżeli ktoś deklaruje, że ma godzinę, to też super. Dobieramy zadania zgodnie z tą deklaracją, ale z drugiej strony to jest tak, że traktujemy ludzi poważnie,
Jako dorosłych i poważnych ludzi wiem, że optymistycznie, ale trzeba jakieś założenie przyjąć. I tych ludzi po prostu dajemy im zadania odpowiednie do ich godzin zadeklarowanych i umiejętności i zdolności. Czyli to nie jest tak, że moi drodzy, nagle zarzucamy zrobisz to i to, bo nigdy nie mieliśmy na to czasu, tylko okej, w tym tygodniu masz dla nas 2 godziny, to zrób to i to, potem w kolejnym to i to. Czyli planujemy pracę, czyli wolontariusz jest naszym pracownikiem, tylko że niewynagradzanym finansowo. Więc weźcie to też proszę pod uwagę. No i właśnie, to są takie rzeczy, jak obsługiwać wolontariusza, w sensie jak go pozyskać, a gdzie tego wolontariuszy szukać. Po pierwsze, najłatwiej nam szukać wolontariuszy wśród znajomych. Aczkolwiek jeżeli ktoś pełni funkcję zarządczą, to potem ciężko, najpierw ciężko zarządzać w jednym kontekście znajomymi, a w drugim być po prostu ich przyjacielem. Więc to też zalecam pewną rozwagę, ale bazowo jest tak, że od znajomych najłatwiej zacząć, albo dzieci znajomych na przykład, bo można stać się z bycia dzieckiem znajomych, stać się wolontariuszem w organizacji, a nawet stać się wiceprezesem tej samej organizacji w przeciągu kilku lat, bo a rodzice powiedzieli, że może bym coś zrobiła, no to zrobiłem. Realna, autentyczna sytuacja wśród naszych tutejszych panów, więc być może ktoś tu się rozpozna w tej sytuacji, więc szukamy wśród znajomych tych, którzy mają czas i chcą z nami coś zrobić dobrego, zwłaszcza, że wy żyjąc organizacją opowiadacie o niej, to co się dzieje, to w jaki sposób ona funkcjonuje i ludzie się zapalają do samej tej waszej opowieści, wizji, chcieli też, żeby coś zrobić, więc dajmy im zadanie odpowiednie do ich możliwości. Aha, ważna rzecz a propos zadań odpowiednich do możliwości. Są bezsensowne wolontariaty. Ja ich doświadczyłem, stąd tym się chcę z wami podzielić, bo na przykład, jeżeli z całym szacunkiem panie księgowe z korporacji, które w ramach swojego wolontariatu pracowniczego chcą na przykład pomalować świetlicę dla dzieci środowiskową, to nie jest dobry pomysł i to nie jest dobry pomysł na wolontariat. Byłem, doświadczyłem, jakoś tak o 16 wszyscy się zmyli i żadna ściana nie była do końca pomalowana. Inne nastawienie jakby to nazwać. Ja jestem zwolennikiem, powiedzmy, wolontariatu kompetencyjnego, czyli jeżeli na czymś się znam, to najlepiej, żebym to zrobił w formie wolontariatu, jeżeli ktoś tego potrzebuje, czyli będę księgowym na jakiś czas albo doradzę coś organizacjom, a niekoniecznie będę malować ściany. To rzadko kiedy wychodzi. Mikołaj się dopytuje, czy odbiorcy naszych działań, czy to nie jest dobra grupa, która już doświadczyła naszego zaangażowania. Oczywiście, Mikołaju, tak? Zacząłem od najbliższego kręgu Ordo Caritas, czyli znajomych, których mamy wokół siebie, którzy są dookoła. Odbiorcy działań są świetną grupą. Kolejny punkt. Więc odbiorcy działań to są ludzie, którzy doświadczyli, widzieli i chcą się odwdzięczyć. Bardzo fajnie nam to działało w Szlachetnej Parce, kiedy rodziny w potrzebie, do których docieraliśmy, potem dzieciaki albo przedstawiciele tych rodzin stawali się wolontariuszami, którzy pomagali konkretnym ludziom i też im było łatwiej wejść w pewne środowisko, bo oni tej pomocy tą pomoc dostali i byli w stanie pomóc dalej konkretnym ludziom. Więc ci, którzy doświadczyli tego pewnego systemu, jak najbardziej. Poza tym, kto jeszcze może być wolontariuszem? Nasi psychofani. Z psychofanami. Moi drodzy, czy dobrze mnie słychać? Bo tak jakieś mam przerywy w międzyczasie. Czy napiszcie mi proszę tylko, czy audio i wideo jest ok, bo coś mi tu wariuje. U mnie ulewa, więc a przed chwilą była prawie powódź, więc nie wiem, czy to jest coś na sieci, czy jest ok. No właśnie, nic nie piszecie, więc trochę się martwię. Czy jest ok? O, dobra. Uff. Przepraszam, jakoś dzisiaj Facebook. Właśnie, na fejsie trochę zrywa.
Przepraszam, zaraz spróbujemy coś z tym zrobić. Jeszcze tak spróbujemy. Dobra. Może będzie lepiej. Dobra. Psychowani. Mieliśmy w Fundacji Jaśka Meli Wojtka. Fundacja była w Krakowie, Wojtek był w Poznaniu i mieliśmy problem. Wojtek, 18 lat, licealista, chciał zrobić coś z nami dobrego. No i mieliśmy taki problem, że nie mieliśmy pomysłu, bo fundacja wtedy skupiała się w Małopolsce, Wojtek był w Poznaniu, ale był naszym psychofanem, zawsze lajkował wszystkie wpisy. Dla niego największym poziomem szczęścia było wsiąść do pociągu w Poznaniu, przyjechać te 7 czy 8 godzin, czy ile się tam jechało do Krakowa, spotkać się na pół godziny z Jaśkiem i z ekipą fundacji i wracać z powrotem 8 godzin do Poznania. Jemu to dało pełne szczęścia, minąłem go potem na ulicy, szedł tak roześmiany, uszczęśliwiony, że cieszę się, że ludzie potrafią się z takich rzeczy cieszyć. No i daliśmy Wojtkowi wolną rękę, no i Wojtek co zrobił? Poszedł do lokalnego oddziału dziennika Metro, to była taka gazeta za darmo rozdawana w dużych miastach i załatwił nam przez tydzień reklamę, bodajże na całej czy pół stronie tego dziennika, reklamę jednej z naszych akcji. Bo po prostu był wolontariuszem, dostał przestrzeń. Wojtek, nie mamy dla ciebie pomysłu, co zrobisz, będzie dobrze. To zrobił, co uznał za słuszne. No i mieliśmy bardzo dużą ekspozycję w Poznaniu. Tam było kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy rozdawanych codziennie. Razy 5 czy 6 dni, nie, 5 dni. No to w ogóle klękajcie na rok. Więc wasi psychofani, czyli ludzie, którzy wam kibicują, też są ważni i potrzebni do tego, by dać im wolność w tych działaniach, w tych środowiskach, w których funkcjonują. Napisała nam jeszcze tutaj wcześniej Asia, że problemem byli wolontariusze, którzy chcieli zmienić istotę fundacji, mieli swoją wizję, jak powinna działać wedle własnego scenariusza. Tu jest jedna podstawowa podpowiedź, już na poziomie rekrutacji. Moi drodzy, można to zrobić mądrze, czyli jeżeli ktoś się chce do was zrekrutować, to najpierw wyślijcie mu taki film o fundacji albo nagrajcie film, jak się z wami współpracuje, co robią wolontariusze, ale jeszcze ważniejsze, niech na tym filmie będzie to, że będzie misja organizacji, wizja, zasady działania, czyli jak my pomagamy, a jak nie pomagamy, żeby szczególnie w tematach, które są różnie rozumiane przez społeczeństwo, to jasno, na jakim punkcie stoimy i czy do takiej organizacji na pewno chcesz należeć. Oszczędzi nam to całej masy rozczarowań. Więc podsumowując to całe moje długie gadanie, które już się chyba teraz nie zrywa, moi drodzy, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Najważniejsze w procesie rekrutacji wolontariusza jest proces rekrutacji wolontariusza. A potem to, co się tam dzieje z wolontariuszem, to jest w ogóle rzecz wtórna. Dobre przygotowanie i znalezienie dobrych, właściwych ludzi, z którymi będzie nam po drodze, jest dużo ważniejsze niż wszystko inne. Czyli nie marnujcie, może inaczej, zmarnujecie dużo czasu, jeżeli nie przygotujecie dobrze ogłoszenia rekrutacyjnego, dobrze wizji tego, co wy chcecie robić i nie zrobicie wewnętrznych procedur, jak obsługiwać tego wolontariusza. Bo będzie problem. Z doświadczenia wiem, że będzie problem. Dobra, z rzeczy zaplanowanych to jest tyle i teraz, moi drodzy, ogłoszenie. Mamy wrześniowy planer i wrześniowy planer jest, no właśnie, nie wydrukowałem go, bo miałem problemy techniczne, wybaczcie, ale nasz wrześniowy planer jest jak zwykle nietypowy, bo Ela, która opracowuje nasze planery, przygotowała wam plany na najbliższe 12 tygodni, bo jeżeli chcemy osiągnąć coś wybitnego, spektakularnego, albo zrobić coś konkretnego, bo wracamy po wakacjach, wiadomo, wrzesień, ogarnianie się z rzeczywistością, szkołą i z tym podobnymi rzeczami, to dobrze by było coś zrobić jednak. Więc zaplanowaliśmy, żebyście przez najbliższe dwa mieli narzędzie, dzięki któremu przez najbliższe 12 tygodni
Możecie zrobić coś dobrego. Elena spodpytywała, co można zrobić w ciągu 12 tygodni, i pierwszą rzeczą, którą mi przyszło do głowy, to jest zebranie 350 tysięcy złotych, bo tak zrobiliśmy w zeszłym roku z kapucynkami, z domem dla dzieciaków. Ale stwierdziliśmy, że może nie będziemy wyznaczać kwoty, bo dla niektórych będzie to olbrzymia, a nie dla niektórych będzie to śmieszna. Więc bardziej taka forma podpowiedzi, co wy chcecie i co wy możecie zrobić przez 12 miesięcy i będziemy to co chwila sprawdzać, więc nasz planer zaraz się pojawi. Ela zaraz nam go tutaj za momencik zalinkuje. Zapraszamy do pobierania. I to jest planer, gdzie macie wszystkie rzeczy, moi drodzy, które są ważne. A jakie rzeczy są ważne? Na przykład to, żeby co tydzień przychodzić do nas na kawę. Wszystko wskazuje na to, że za tydzień kawa wróci z powrotem do Ani. Ja tu jestem znowu tylko na wszelki wypadek i co się. Przepraszam, jako typowy mężczyzna nie potrafię robić dwóch rzeczy naraz, więc nie jestem na wszelki wypadek, tylko jestem tutaj zastępczo. Ale skupmy się na tym takim celu 12-tygodniowym, co się zrobi. Ela pisze, że wrzesień to taki mały styczeń. No tak, pewnie za tydzień tego się spodziewajcie. Oczywiście, moi drodzy, jeszcze będzie coś takiego jak webinar. I webinar będzie, wszystko na to wskazuje, że będzie trochę nietypowy w tym miesiącu. Trzeci wtorek miesiąca już sobie proszę zarezerwujcie. A niedługo będą linki do zapisów. No, bo będzie coś ciekawego. No i nie ukrywam, będzie to związane z książką Ani i Marty, Ani Anioł i Marty Łysek, którą wydajemy jeszcze mamy sierpień, no to w przyszłym miesiącu. No, więc, a ja tą książkę czytałem 4 razy i muszę powiedzieć, że jest bardzo dobra i sam się z niej nauczyłem różnych rzeczy. Książka o pisaniu, o tworzeniu tekstów fundraisingowych, jeżeli się zapiszecie na listę oczekujących, która jest tu za chwilę, to niedługo nawet będą fragmenty rozdziałów lądować w różnych miejscach, na przykład u Was na skrzynkach, dla chętnych, żebyście zobaczyli, że nie dajemy Wam kota w worku, tylko co tam w środku jest ciekawego. Więc zaraz się pojawi link do planera, który Ela śmiało zaraz nam wrzuci i książka Ani i w ogóle tam bądźcie na liście oczekujących, bo warto być. No, a jeszcze kilka innych niespodzianek mamy, bo wrzesień to też będą ciekawe rzeczy. A, gdyby chciał. Aha, link do planera na wrzesień będzie w opisie filmu. Dobra, niech on tam będzie w opisie. Dobra. Gdyby ktoś chciał nas zaprosić na jakieś warsztaty, czy konsultacje, czy cokolwiek, to bardzo się polecamy, szczególnie w październiku, bo mamy tam trochę terminów takich, w którym możemy się spotkać całkiem śmiało i możemy nimi żonglować. We wrześniu też, ale jest to już trochę trudniejsze, więc tak mówię. No i czy macie jeszcze pytania w tym kontekście, o którym opowiadam, czyli we wszystkich naszych tematach wolontaryjnych? Czy to było ok, czy to było nie ok? Mikołajowi bardzo dziękuję za aktywne podrzucanie różnych doświadczeń. Asi dziękuję za podzielenie się wyzwaniami z wolontariuszami, którzy wiedzą lepiej. No to też jest takie wyzwanie, jak to powiedzieć wolontariuszowi, że no może niekoniecznie on wie aż tak dobrze jak wszyscy inni. No a w ogóle, czym się chcecie, moi drodzy, jeszcze podzielić, skoro tak się tutaj w międzyczasie spotykamy i tak sobie gadamy? Co dobrego u Was, bo na przykład u mnie woda zaczęła opadać i jest szansa, że nie wyleje. Bo rzeka, która normalnie ma 50 cm, no wczoraj skoczyła na 4 metry, więc no, było ciekawe, ciekawie tak obserwować to wszystko. Aha, dla tych, którzy są na Instagramie, tak, dziękuję Elu za podpowiadanie, bo ja tu niezwyczajny wszystkich ogłoszeń. W czwartek publikujemy pod hashtagiem social media dla NGO. To tam szukajcie nas w tym wątku, bo tam no, pracujemy nad Instagramem nieustannie. Nieustannie działamy. Dobrze, moi drodzy, czy mogę Wam jakoś pomóc? Coś mogę Wam podpowiedzieć? Czy można o rowerach? Można.
Nie wiem, co prawda, Mikołaju, czy ja jestem kompetentny w temacie rowerowym, bo u mnie są takie górki, jakoś od dziecka nie przypadam za jeżdżeniem na rowerze, ale można. Nie, właśnie, to jest problem, że nie widzę, czy ktoś jeszcze coś pisze. Więc dajmy sobie jeszcze minutkę, a jak nie, to pójdziecie zaraz zmieniać świat, a jutro zaczynamy 1 września, więc szkoła, ogarnianie rzeczywistości i świat. Trzeba będzie się nauczyć żyć na nowo, prawda? I wstawać o jakichś innych godzinach niż zwykle. Albo nie siedzieć długo w nocy, więc wakacje definitywnie się kończą. I ja chyba nie będę już przedłużał w takim wypadku. Dziękuję, że byliście i że słuchaliście. Dla tych, którzy słuchają później, to piszcie w komentarzach i oznaczcie mnie. To gdyby były pytania, to też napiszę. Przepraszam za te pogodowe różne czynniki, ale trochę niezależny internet zwalnia, mimo że jest w kabelku. A o czym chcecie posty, wpisy czy kawę z fundraiserem we wrześniu, też możecie powrócić. Dorzucimy na listę działań. Dziękuję, trzymajcie się ciepło, pa, bye i w ogóle.